27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieckiego i paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku. Kto z Państwa panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To jest 15 głosów za. Stwierdzam, że uchwała nr 44 przez 278 przez 2018 została podjęta. Ostatnim projektem jest uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia starosty chodzieckiego. Projekt uchwały radni otrzymali na piśmie, został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. Ja może przedstawię projekt tej uchwały. Uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia starosty chodzieskiego. Paragraf pierwszy. Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie starosty chodzieskiego. Tutaj jest w punkcie pierwszym zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze 4700 zł, dodatek funkcyjny 1900 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 940 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2640 zł. Razem 10 180 zł brutto. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 3 przez 12 przez 214 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia starosty chodzieskiego i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Pan radny Skamiński. Ja powtórzę może to, co powiedziałem na komisji, ale żeby nie było tak, że no tutaj mamy co innego, mówimy na komisji, a na sesji nie mówimy. Jestem przeciwny tej uchwale, dlatego że jest to swoistego rodzaju instrumentalne traktowanie no, samorządów, jeżeli chodzi o sytuację związaną z wynagrodzeniami. Wiecie Państwo doskonale, że jest to pokłosie sytuacji, która od lat ma miejsce w ministerstwach, gdzie wysokość płacy regulowało się od zawsze premiami. Tak było w czasach rządów SLD, tak było w czasach rządów Platformy i PSL-u, kiedy to zamrożone zostały płace, a rekompensowano ministrom w postaci nagród. My nie mogliśmy podnosić płac, jeśli chodzi o samorządy, natomiast panowie ministrowie rekompensowali sobie w postaci nagród. Tak, bo taka sytuacja miała miejsce również w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy sprawa wyszła na jaw, no to oczywiście jako instrumentalne, przedmiotowe potraktowanie zdecydowano, że te płace muszą ulec obniżeniu. I te płace uległy obniżeniu, oczywiście nie rozwiązując żadnego z problemów. Dlatego, że płace w Polsce od 1989 roku są kształtowane dosyć uznaniowo, wolnorynkowo. W związku z powyższym płace są złe. I takie posunięcie nie rozwiązuje żadnego z problemów. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że nie może być tak, że zarabia burmistrz, zarabia starosta,
zarabia marszałek, a urzędnik już niekoniecznie. A zatem jest to fragment większego problemu dotyczącego uporządkowania płac. Nie może być również tak, żeby przynajmniej na piśmie prezydent zarabiał RP tyle samo, co starosta, bo to jest też źle. Ale też nie chcę być potraktowany w ten sposób, że teraz jestem zmuszony do przegłosowania uchwały, która jak gdyby wymusza na samorządach obniżenie płac. Jak Państwo wiecie, byłem zawsze zwolennikiem płacy optymalnej i nigdy nikomu nie żałowałem. Natomiast to, co tutaj się wyczynia, to jest sytuacja dla mnie nie do przyjęcia, choć została ona tak przygotowana, że oczywiście, jeżeli Rada nie podejmie takiej uchwały, no to będzie to mogło rodzić określone skutki. Nie chciałbym tutaj się do tej trawy, która, że tak powiem, poprawia bilans tlenowy odnosić i nie chciałbym sprowadzać dyskusji na te tory. Będę przeciw tej uchwale. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Łukasz-Szkoda. Proszę Państwa, ja będę głosował za obniżeniem uposażenia starości, mimo że jestem absolutnie przekonany, że Szkodryn Rada Powiatu nie jest uposażenie, które ma starosta, to jest wysokość sprzed 8 lat. Ale maksymalna. Będę głosował tylko dlatego, że obniżeniem pensji, tylko dlatego, że nie głosując za obniżeniem pensji po zwanie starostę uposażenia od 1 lipca dalej, bo jak żeśmy słyszeli, poprzednie te regulacje nie obowiązują. W związku z tym, no nie chciałbym, żeby... Ja go przyjmę na nauczycielskich. No proszę bardzo, nauczyciele zarabiają lepiej, mogą przyjąć tych, którzy wiecie. Miłe deklaracja. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo, bardzo, bardzo poważna. Kogoś tam uderzono, a musi boleć kogo innego. To jest wszystko mocno żenujące, niezdrowe, paskudne wręcz. Ale starosto, proszę mi wybaczyć, będę głosował za odebraniem tych tam 20%. Dziękuję. Ponieważ jest to już sesja niemalże wakacyjna, bo źle bym wakacje znosił, gdyby się nie stosunkował do tego, co Andrzej powiedział. Także powiem tylko tak, oczywiście w porządku tutaj jest wielu słusznych stwierdzeń. Zapomniał, znaczy no nie powiedział tego, oczywiście wiem, że przypadkowo, że fakt jest taki, że jeżeli nie zagłosujemy, inaczej, kto nie będzie głosował za podjęciem tej uchwały, jest za tym, żeby starostę pozbawić wynagrodzenia, tak? I tutaj inaczej nie można do sprawy podchodzić. Można oczywiście opleć to wieloma słowami, wieloma stwierdzeniami słusznymi, bo po co do samej tej formy podwyżki, obniżenia płac w samorządach, generalnie wszyscy się zgadzamy i nie ma co tutaj za dużo mówić, ale taki będzie fakt, że kto nie zagłosuje, ten jest za tym, żeby starosta nie otrzymywał wynagrodzenia. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Wojciech Burzyński. Ja bym tego tak nie traktował, jak mówił Wadek, bo to zmierza do przepaści. Wszystko. Razem. To jest taka próba. Jak się to uda, pójdziemy jeszcze raz niżej. I być może, że następna kadencja radni będą mieli jako 10 zł może. Bo to ma być według ustawodawcy praca na rzecz państwa jest pracą jakby
służebną wobec narodu. Za darmo oczywiście. Tylko zapomniał wół jak szlakiem wewnętrznym. I to ma bardzo krótkie nogi. To ja nie wierzę. Ja nie wierzę, że panu staroście ktoś powie, no człowieku, dziękujemy, do widzenia. Słyszycie państwo w radio, w telewizji, dosyć przykładów jest, jak wójtowie, burmistrzowie i tam jeszcze inni obchodzą to wszystko naokoło gdzieś i w wyniku tego tych 20% mniej im zaczęło więcej. Ja tutaj już w ogóle nic nie rozumiem z tego i nawet się nie wgłębiam, to nie dotyczy akurat. Wiem, że ja jestem może też niepokorny, nie bojąc się absolutnie o przyszłość pana Juliana Tomaszczuka, będę głosował przeciwko. Dziękuję. Pan radny Tadej. Dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, panie starosto, radni i goście. Ja patrzę na tą sprawę inaczej może. Powiedziałbym, że pewne rzeczy trzeba w swoją karierę, swoje życie wkalkulować. Ja podczas mojej pracy, nie do końca mi pozwolono napracować, ale przez dwóch burmistrzów byłem ukarany obniżeniem premii. Wybaczam im to, przeżyłem to. Miałem swoje zdanie. Trzeba mieć swoje zdanie, a wielu po prostu dla własnego zdania idzie równo z prądem. Nie należałem do stosownej partii, traciłem dużo, a mimo to przyjmowali, że mam poglądy lewicowe. Ale przechodząc teraz do sedna sprawy, proszę państwa. Ile drzew wycięto? Ile czasu zajęły media, żeby obniżyć ministra? To jest to, co Andrzej powiedział po pierwszej tej sprawy. Nie trzeba było wrzeszczeć, nie trzeba było się czepiać. Byśmy w ogóle nie dyskutowali, w ogóle bym tak jak punktu by nie było, proszę państwa. Teraz jest gorsza sprawa, ale jest pozytywna strona. Może wreszcie na podstawie tego, jak z tą ustawą z IPN-em się wreszcie zaczyna mówić, że to nie polskie obozy śmierci, że się zmieni ten system wynagradzania, bo nie chcę wreszcie na komisjach dyskutowali na prawa kobiet. Ja tu współczuję staroście, współczuję inny i tak dalej. No i ministrom, bo uważam, że oni po prostu w stosunku do tego, co mieli, mają to za uważam, że teraz taki się system wytworzył, proszę państwa, że z prywatnym można dużo więcej, nawet kupić spółdzielni mieszkaniowej, wszystko z prywatnej, na wszystko wolno, nawet przetargi nie muszą być. Natomiast w budżetówce, to kurczę, każdy kawałek papieru, wszystko z dwóch stron rozliczone i tak dalej, i wstępy papieru, i czasu i tak dalej. A wrócę, a zapomina się tym wszystkim o sprawach takich nieraz podstawowych. Natomiast gorszą sprawą z tego będzie to, że nawet gdyby się zmienił układ, to teraz kto podniesie to będzie w trudnej sytuacji. A żeby dojść do podwyżki, to trzeba będzie jeszcze więcej podnieść, prawda? Bo tak to się skończy. I wracając teraz tutaj do sprawy tej, to uważam, że będę głosował oczywiście za tą uchwałą. I też będzie taka sytuacja, można powiedzieć, że PiS sobie też szczepi w kolano, bo przecież PiS też ma swoich, włada swoich burmistrzów, wójtów, starostów i tak dalej. Ma, nawet posłów. Ci posłowie też się nie cieszyli z tego, że obniżono uposażenie. A posłów opozycji jest mniej niż rządzących. No bo po prostu jak ktoś sieje burzę, to zbiera krat. To, proszę państwa, no inaczej być nie może. Po to tyle było wrzeszczenia. Nie chcę zachmać, bo zupełnie to niepotrzebne. Zupełnie niepotrzebne. I nie można tak po prostu takiej propagandy uprawiać zamiast po prostu wnosić o sprawy konstruktywne. O sprawy konstruktywne, które by po prostu posuwały wiele rzeczy do przodu. Jeszcze powiem, że przecież ten świat, który żyje, to żyjemy, to się tak chce być, do góry nogami. Proszę państwa, nie mówmy, czy korek będzie ważniejszy, bakteria będzie ważniejsza niż człowiek. No to jest ta demokracja. Czy ta demokracja wrzeszczy, że ci burmistrzowie, starostowie, prezydenci, wszyscy tyle zarabiają. A ile prezesi spółek, ile pan Kurczyk z ukradzionego ciebie wziął dywidendy, jego rodzina, czy wiecie państwo?
nikt nie krzyczy, nikt się nie odezwie. Przez cały czas po tej transformacji. Tam się nie widzi tego. Tylko się widzi po prostu w tych, którzy po prostu no, pracują nieraz ciężko na te swoje życie. A powinniśmy się zająć takimi sprawami, krzyczymy, że do góry i tak dalej, źle. Już byśmy nie chcieli, żeby tego prezesa nie było. Od razu powiem, że już od pół roku chodzi plotka, że raz już widziano prezesa na Chemik, Bydgoszczy, raz we Wrocławiu i tak dalej. Czy myśli, że jak się prezes, a chodź, to zaraz wszystko będzie, a my nie postawimy na zakończenie. Proszę i sprawy, proszę Państwa, na ulicy Słonecznej samochody stoją w kolejce w naszym powiecie, na drodze powiatowej. Była zakładana woda, teraz będzie kładzony chodnik. Za chwilę będzie ten chodnik rozbierany i będzie na nowo kładzony. Proszę Państwa, dwie czynności za dużo. Zwrócimy się z tą sprawą do Pana Starosty. Nie mam do niego takiej jakiejś wielkiej pretensji, grzecznie mi odpowiedział, ale widziałem jego słowa jakąś bezsilność. No dlaczego takiej prostej rzeczy nie możemy załatwić, żeby po prostu szybciej te prace przebiegały, żebyśmy nie tracili czasu, żebyśmy nie dyskutowali, czy na przykład 10% postoju za darmo do 10 minut to będzie strata do budżetu miasta, a jaka to jest strata, jak na bez przerwy samochody stoją i nie mogą przejechać i będzie ta robota dwa razy robiona. No to my jesteśmy Polacy, my jesteśmy tacy Polacy. W Niemczech, w obozach, żeby to było tak, że w sobotę, proszę Państwa, więźniowie odpoczywali, czyścili narzędzia jak niedzielę. Nie tak jak ważna, że pracowali cały tydzień. Ja nie pochwalam, broń Boże, kierowców, naszych braci. Tylko mówię, nie potrafimy nieraz prostych rzeczy rozglądać na swoim podwórku, a widzimy wielki gdzie indziej. Więc może będzie to pozytywne, to, że zostaną te systemy wynagrodzenia zmienione i to zostanie nadrobione. A jeszcze takie powiem na zakończenie wyjście, że przecież nikt nie musi po prostu pracować, może pójść na niższe stanowisko. Nieraz na tym niższym stanowisku to wynagrodzenie jest wyższe niż na tym wyższym. Tak po prostu tak w tym systemie jest. A co by było, gdyby ta uchwała weszła i na przykład nie mówię o starostach, tylko do burmistrzów, już by niektórych nie było. Czy muszą być niektórzy po 4-5 lat? Proszę Państwa, w Krakowie, w średniowieczu, gdzie się Kraków najlepiej rozwijał, to tych szefów Krakowa, czy burmistrzów, czy prezydentów, potem rozwijano co pół roku, dowiedziałem się muzeum. I świetnie się rozwijał. Tyle, już nie będę więcej mówić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam część stanowiska w tej sprawie. Właściwie taka sytuacja, że rzeczywiście nie powiedziałem tego, że w świetle wykładni prawnej nieprzyjęcie tej uchwały skutkuje no, brakiem wynagrodzenia dla pana starosty, ale ja nie lubię podejmować uchwał pod presją. Natomiast nikt pana starosty nie zwolni z funkcji starosty. Dlatego też jeżeli samorządy zwróciłyby w ten sposób uwagę władzom centralnym, że my nie jesteśmy drzewem, że nas się nie przestawia z miejsca na miejsce, to może ktoś w Warszawie w końcu by się opamiętał i sytuacja jest taka, że nie można przecież pracować, nie otrzymując za to wynagrodzenia. Tutaj jest swoistego rodzaju element i oczywiście można pójść tym tokiem rozumowania, który poszedł Waldek i w Warszawie będzie odbiór taki, że tak naprawdę nic się nie stało, bo panowie radni bardzo ładnie obniżyli wszystkim wynagrodzenia, ale można też pójść trochę w zaparte, jeśli chodzi o taką sytuację i powiedzieć, że no niestety nie tędy droga i proszę nas w ten sposób nie traktować. Można zwrócić samorządom uwagę, aby zastanowiły się nad tym, czy starostowie nie zarabiają za dużo. Chciałbym uczestniczyć w takiej dyskusji, prawda, nie pod przymusem, ale swobodnej dyskusji. Tutaj padło takie określenie,
że pan starosta nie miał podnoszonego wynagrodzenia od 8 lat, no ale ja dodałem po cichu, że było to maksymalne wynagrodzenie, jakie mógł mieć zgodnie z ustawą. W związku z powyższym sytuacja jak gdyby tutaj była tego typu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu tej uchwały? Ponieważ Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 maja 2018 roku zmusiła nas jak gdyby do podjęcia tej uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia, ja proszę Państwa o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia starosty łodziejskiego? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 3 głosy wstrzymujące. Przeciw. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała nr 44 przez 279 przez 2018 została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad to wolne głosy i zapytania. Informuję, że radni otrzymali kolejne pisma pana Jana Metlina w celu zapoznania się z ich treścią. W tym miejscu proszę o głos, o pytania, jeżeli takowe są. Wolne głosy i zapytania. Pani radna Monika. Szanowna pani przewodnicząca. Komisja rewizyjna w ostatnich dniach miała swoje posiedzenie w Fundacji Nasz Dom. Zwykła do dziecka numer 1. Chciałabym, że jest pięknie, wspaniale, że dzieci naprawdę są w komfortowych warunkach. W związku z tym mam też pytanie o ten dom, który ma być numerem 2. Czy są już jakieś konkretne ustalenia z Fundacji Nasz Dom? Czy może jest jakaś umowa podpisana? I kiedy to nastąpi zakończenie tego projektu do końca? Jak jest to w ramach czasowych przewidziane? Czy te dzieci po prostu, które teraz przebywają w placówce w Szczecinie, mogą liczyć na no jak najlepsze przeniesienie się do takich warunków, na jakie one zasługują? To jest moje pytanie. Rano, rzeczywiście teraz w wielu tygodniach było się uroczyste otwarcie, na którym, czy w którym wziął udział fundator Jarosław Przemysł. Rzeczywiście było tak, że wtedy, kiedy zaczynaliśmy mówić o tych inwestycjach, miały tam powstać 2 budynki położone na wielkich działkach, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Każdy na 14 wychowanych. Do tej pory powstał 1, aczkolwiek wniosek o wydanie pozwolenia dotyczył 2 obiektów i 2 pozwolenia na budowę 2 obiektów zostały wydane. Rozmawialiśmy nieoficjalnie i oficjalnie z panem Gerdem Hemeligiem o rozpoczęciu inwestycji w postaci tego 2 budynku. No niestety żadne deklaracje 100% nie zapadły. Ale tutaj jest z panem Alfonsem, który jest też gorącym zwolennikiem. Ustaliliśmy tak, że wyślemy oficjalne pismo takie dziękujące za fundowanie tego domu wraz z pełnym wyposażeniem. Rzeczywiście tam jest, jeśli chodzi o warunki bytowe, to są też rzeczy tak z 60% dzieci normalnie w rodzinach tego nie ma. Za to mają coś innego, czego te dzieciaki nie mają. Proszę to nawet jest ważniejsze. I będziemy starali się w jakiś sposób nie wymusić, ale
to, że my wypracowujemy sobie pewną strategię dotyczącą zapewnienia tej pieczy zastępczej instytucjonalnej. Ona się właśnie wiąże z tymi stylicami. Jeżeli nawet nie nastąpi budowa, to pewnie sobie w jakiś sposób poradzimy, aczkolwiek będzie to pewnie trudniej. Ale zobaczymy. Sytuacja, jeśli chodzi o dzieci w placówkach, jest zawsze dynamiczna, mniej lub bardziej. Są dzieci, teraz na przykład czekamy na postanowienie sądu w sprawie 6-osobowego rodzeństwa. Co prawda nie został wyznaczony termin rozprawy, nie wiemy, jakie postanowienie wyda sąd. Natomiast wiemy, że taka rozprawa się odbędzie, bo dzieci już były wybadane przez RLK. Taka sprawa jest w roku, zatem 6 miejsc w przypadku przywrócenia władzy rodzicielskiej albo ograniczenia przez nadzór kuratora na pewno się uwolni. Dziękuję. Inne pytania? W związku z tym, że porządek obrad 44. sesji Rady Powiatu Chodziewskiego został wyczerpany, że Państwo już nie macie pytań. Jest to ostatnia sesja przed wakacjami. Ja wiem, że wakacje to mają dzieci i nauczyciele, jakby Pan Andrzej powiedział, nie wszyscy, ale te dwa miesiące letnie to czas urlopu. Życzę Państwu jak najwięcej słońca, jak najwięcej przyjemności i dużo zdrowia i szczęśliwych powrotów z urlopu. Zamykam 44. sesję Rady Powiatu Chodziewskiego.